Hej, tu Misia, witam Was na moim kanale i moi drodzy, dzisiaj odcinek, w którym pokażę Wam pierwszy dzień w stajni. Tak wiecie, oficjalny pierwszy dzień, cały Quevedo. Zobaczycie, co będziemy robić, jak nam przebiegnie ten dzień. A w planach jest tak, wyprowadzić go na pastwisko i żeby był grzeczny. Po drugie mamy sesję zdjęciową z Szyszulą, z taką piękną czerwoną kokardą, którą mam nadzieję, że nie będzie się bał jej ogólnie Quevedo, no bo jest duża, czerwona. Więc wiecie, konie mogą różnie na nią zareagować, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Po trzecie, moja trenerka będzie wsiadać na Quevedo, jeżeli uda nam się dopasować w miarę jakieś siodło. Siodło pożycza nam Ola, Natalia. No ogólnie zobaczymy, od kilku znajomych weźmiemy siodło, żeby zobaczyć, jaki rozmiar będzie najlepszy dla Quevedo. Ja jestem jeszcze przed zakupem siodła, także musimy się tutaj wspomagać naszymi przyjaciółmi ze stajni. Ale jest dzisiaj przepięknie, no nie mogę. Idę sprawdzić, co mojego konia. Mojego konia to w ogóle brzmi też abstrakcyjnie. Quevedo! O jen, cześć! Zamknięty jesteś, nie? Ogólnie to zamknęłam go wczoraj, bo stwierdziłam, że trochę za bardzo kombinował przy tym karabinczyku i bałam się, że skończy się to po prostu źle. Cześć! No siemanko, jak się po pierwszej nocce? Masz sianko w grzywie, więc może było spanko, co? Jezu, patrz na tego! Oj, to chyba będą przyjaciele. No, czy zobaczysz, że tam się kończy? Boże, jaka dzidzia! No i proszę, tutaj wyścigi! Ale jest w ogóle ładna pogoda, nie? Takie światełka jest fajne. Wow! Pięknotku! Trochę pobiegał, trochę się zmęczył. Ale jest naprawdę taki grzeczny, taki kochany. I tutaj z Diamentem kolegą się dogaduje. Nie? Super koń! Super koń! Super jesteś! No pięknie! Wącha sobie, patrzy. O, chyba. Nie, patrzy, czy trawka się nadaje do jedzonka. Myślałam, że będzie się może jeszcze kulał. Wstążka się trzyma na ogonku, więc jest dobrze i w ogóle jest tak przepięknie, że ja nie mogę. No po prostu idealna. Idealna pogoda na pierwsze wyjście na padok, na pastwisko. Mieliśmy w ogóle nagrać, jak wychodzę z nim i wszystko pokazane miało być, ale niestety Patryk nagrywał, nie nagrywając, także no nie udało się, ale szedł przepięknie na pastwisko. Raz mi trochę podkłusował, ale w ogóle bez problemu. No jestem z niego taka dumna, po prostu teraz ja się czuję jak taka matka, która wiecie, zaprowadziła dziecko pierwszy raz do przedszkola i zachowuje się ono pięknie. No i zachwycam się też tym, jak pięknie wygląda w bordowym kantarku od Amigo. W ogóle ciocia od Amigo dały nam tyle prezentów dla niego, tak dziękujemy. I Wam również polecamy, że jeżeli macie ochotę zrobić zakupy dla swojego konia, to właśnie w Amigo macie zniżkę na Tłumisia 10% z Quevedo. Polecamy! Ogólnie w Rio jest taka tradycja, że jak przyjeżdża nowy koń, no to właściciel przynosi coś słodkiego na powitanie i ja też tak zrobiłam, tutaj jest tarta pistacjowo-malinowo-biało-czekoladowa, którą wykonała moja kumpela. Ona ma naprawdę taki wielki talent do ciast, tutaj mogę zostawić jej Instagram Wam. Jeżeli byście chcieli zamówić coś w Poznaniu, to myślę, że możecie śmiało się skontaktować, bo robi przepyszne ciasta. Ja tutaj już widzicie zapoczątkowałam jedzenie tego ciasta, bo musiałam spróbować, bo nie jadłam śniadania, ale tutaj macie przebitkę, jak wyglądało przed krojeniem, no jest po prostu mega dobre, już teraz spróbowałam, o, pyszności. Zrobiłam teraz również porządek w ogłowiach, tutaj mam ogłowie Dorki i Quevedo, te czarne będzie dla Quevedo, te brązowe jest Dorki, no po prostu wyczyściłam je, żeby były piękne, lśniące i mięciutkie. Tutaj widzicie, Quevedo będzie jeździł póki co na takim wędzidle, podwójnie łamane oliwkowe. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało, bo ogólnie on jeździł właśnie na takim wędzidle. Nie chciałam mu jakoś zmieniać, musimy też tego konia poznać, zobaczyć, jak działa, na czym fajnie chodzi.
i wtedy po prostu ewentualne zmiany wprowadzić. Odwiedzamy przystojniaka! Cześć! O, idzie! Ciekawy, jak to już dobrą godzinę jest tutaj na dwórku. Ale widać, że ma pełen luzik w sumie. Nie zgubiłeś podkowy? Grzeczny jesteś? Muszę uważać na prąd. Tak? Grzeczny koń? Cześć! Jarzu, jaki piękny, cudowny koniczek. Cześć, kochany mój. No cześć, buziaczki, chcesz? O, tutaj widać, że koń youtuber do kamery ciągnie. Jeszcze jesteś na dworku, musisz tu jeszcze trochę pobyć. Podkowy masz, masz, więc najważniejsze jest. No, ale fajny ma ten padoczek. Obok właśnie koniki. O, co ty? Co ty do mnie chcesz? Rękawiczkę moją? Jeszcze trochę będziesz tutaj, a potem przychodzę po ciebie i idziemy na sesję zdjęciową. Będziesz dzisiaj modelem, czyli to, co robisz najlepiej. Oficjalnie tabliczka powieszona z imieniem tutaj o jedzonku. Informacje, tak się jaram. No w końcu jego boks. Widać, że jest po prostu jego. Ach, niestety tak nierówno powiesiłam to. Będę musiała potem kogoś poprosić, żeby mi pomógł to ogarnąć, bo nie mogłam tego wcisnąć tak do końca. No ale i tak już dobrze, że wisi. Jest. Wow. Oto nasza kokarda z sesji zdjęciowej, a teraz jest na boksie Quevedo. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to na pewno widzieliście zdjęcie z tą kokardą oznajmiającą, że kupiłam konia. Teraz właśnie czekam sobie w samochodzie na trenerkę i będziemy przymierzyć siodła, no i będzie wsiadać. Jestem bardzo ciekawa, jakby, kurczę, to nie jest koń idealny, to jest młody koń, który no ma swoje jeszcze takie, że się kręci, że jest niecierpliwy, że trochę taki jeszcze do człowieka, nie ma czegoś takiego, że tak uważa na człowieka. Ale myślę, że mimo wszystko będzie super i mam nadzieję, że Magda również uzna, że to jest fajny koń, z którym będzie nam się super pracowało. No ja się jaram, dzisiejszy dzień w ogóle tak już coraz bardziej do mnie dociera, że to jest mój koń, moje szczęście, moja miłość, no po prostu jest cudowny i nawet rzeczy, które teraz wydają się, że trzeba będzie dużo, dużo pracować nad tym, to ja nie jestem przerażona tą pracą, tylko cieszę się na tą pracę. To było moje marzenie, żeby mieć młodego konia i żeby właśnie móc z nim, wiecie, tak progresować małymi kroczkami. Wiadomo, że będę popełniać błędy, bo to jest jakby droga do tego, żeby się rozwijać, ale no, że już na własnym konie to wszystko nie się działo. No. A mam takie dziwne oczy. Nie wiem, czy widać, czy nie, bo mi jęczmień wychodzi, nie wiem, z tego całego stresu, zamieszania i coś mi się organizm popsuł i wychodzi mi jęczmień, a nie miałam jęczmienia już od 5 lat, no i nagle jest. Trening rozpoczął się od ląży, Magda wzięła go, żeby po prostu zobaczyć, czy nie będzie brykać, jak będzie się zachowywał, ale był naprawdę grzeczny. No i to, co zauważyła, to fakt, że on się mocno chowa. Od łydki jakby nie idzie naprzód, tylko woli się schować. No i nad tym będziemy dużo pracować, żeby tempo było żwawsze, no i żeby ta głowa nie szła aż tak do dołu. Ale w ogóle zabawne jest to, że nawet koń, który chodzi codziennie na tej hali, przykład Doreczka, czasem się czegoś przestraszy, wiecie, odskoczy, a on tak naprawdę nic. Czy to jakiś szmer był na hali, czy liście spadały, w ogóle na nic nie reagował, nie przejmował się, więc naprawdę super jest to, że jest taki odważny. A tutaj, proszę bardzo, loża szyderców. Mati, Ola, Patryk i Daniel.
No dobra, Quevedo jest po pierwszym treningu w Rio pod naszą trenerką i powiem wam, że jestem z niego taka dumna, no po prostu ani razu nie bryknął, nic nie odwalał, nie bał się. Tak naprawdę jedyna rzecz to to, że nie chciało mu się za bardzo i rzeczywiście był taki leniwy, ale mimo to no po prostu matka dumna z chłopaka, a jutro, już jutro ja wsiadam. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie na moim koniu pierwsza jazda w nowym miejscu. Quevedo! No w końcu ktoś tu się wychylił. Dzień dobry. Piękniutku, taka jestem z ciebie dumna. Pięknie chodziłeś. Trochę leniuszek, ale pięknie. Teraz zrobię mu wcierkę chłodzącą. I też pójdziemy zaraz odwiedzić Doreczkę i dać jej smaczki. Ice gel raz, bierzemy troszeczkę, on jest taki śmieszny i smarujemy. O, ma takie w ogóle cieniutkie tutaj wszystko, Dorka to ma takie, wiecie, mocniejsze, ona ma śląską krew w sobie, a on ma takie, o, słodziutkie, małe, wąskie. Quevedo już, proszę bardzo, w derce Dili ubrany, w cieplejszą wersję. Nóżki ma posmarowane elegancko. No, gotowy konik do już spanka tak naprawdę, chociaż mamy 15. A tam, moi drodzy, nasz sąsiad Matyski i Prima. Ale żeby ten twój kurde ogierny do mojej Primy się nie podrywał, no. No gdzie? On tam starszy, nie młodszy jak już. On ma jajka? Nie. Od roku już nie. Nie będzie z tego dzieci. No, Prima jest tutaj i mamy raz, dwa, trzy i cztery. Jest już. O, i trzeci tutaj. A mogę mu dać smaczkę? Możesz, ale będzie teraz pukał. Chcesz smaczkę? No. Masz? I to ten kul? Tak. To jest on. Uważaj, bo on jest taki na smaczki. A. Ja co to... Pożre cię. Nieco dobre, no. O, smaczki, to dobrze. No, ale fajnie. No i teraz będziesz przeszukany, czy więcej. Tak w ogóle to dostaliśmy w prezencie. Oto takie coś. Owczajcie to. To jest burak cukrowy. Dostaliśmy od Patryka i od Daniela. No i zobaczymy, czy Quevedo lubi coś takiego. Całe co prawda jest w piasku, ale chodź tu. Patrz. Jedno, jakie to jest? Dobre? O Jezu, wszystko je, mówię. Proszę. No, dawaj, dawaj. Gryź. Jezu, co za koza. Chyba go do żłobu po prostu włożę, bo będzie z godzinę z nim walczył. W ogóle tutaj jest taki nowoczesny żółw, który... Uwaga. I patrzcie, i ten koń mógłby, i ten, ale dajemy mu. Obczajcie w ogóle, jakie to są małe, słodkie marcheweczki. Idę z nimi właśnie do Doreczki. Mam nadzieję, że się ucieszy z prezentu. Ona też bardzo lubi wszystkie smaczki, warzywka, także myślę, że tak. Siema, Dorka! No dzień dobry, piękności! Rasie. No, jakie dobre marcheweczki. Proszę bardzo. No. Ojej, jaki ty masz biały, piękny pyszczek. Nie? Jeszcze mam dla ciebie, czekaj. Proszę bardzo. Dzisiaj Doreczką opiekuje się druga osoba współdzierżawiąca. Także to nie jest mój dzień. No ale na przysmaczki zawsze jest dobry dzień, nie? To wszystko na dzisiaj. Byłam w ogóle od 8 w stajni, jest jakaś 15, więc uwierzcie, że już mam ochotę wrócić do domu i chwilę odpocząć, chyba się zdrzemnę. No ale dzień pełen wrażeń, jestem bardzo dumna z Quevedo, że tak fajnie się spisał. Był do pchania, ale to pomijmy. Jutro ja wsiadam i jutro będzie mnie nagrywać Asia, więc film też jak najbardziej się pojawi. Mam nadzieję, że wiecie, to wszystko, co się dzieje z nowym koniem, to, że w ogóle kupiłam konia, sprawia, że ten vlogmas, bo będą oczywiście vlogmasy, będą się pojawiać codziennie, będzie naprawdę wyjątkowy. I będą to takie wyjątkowe treści, moje przygody właśnie z Quevedo, z Doreczką. No, więc będzie się działo, jeszcze kawaliada. No szaleństwo po prostu. Więc żegnam się z wami, widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Trzymajcie się, cześć!